Eldon Arionie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym odcinku z Need for Speed Payback. Słuchajcie, w ostatnim odcinku przeszliśmy bardzo szybko naprawdę Ligę Dragsterów. Teraz będziemy mieli tutaj kolejne spotkanie z pośredniczką. Znowu są misje dla Jess. No zobaczymy, co tym razem. Pośredniczka poprosiła o spotkanie, mimo że twoja przykrywka familii jest spalona. Znając ją, ma jakieś zadanie, które pomoże ci w walce z familią. No to zobaczmy, co to będzie. Na początek spotkanko, wiadomo, jakieś kwestie dialogowe. Masz następne zadanie. Bardzo ważne, więc lepiej dla ciebie, żebyś była gotowa. Moja przykrywka jest spalona, pamiętasz? Niepotrzebna ci przykrywka. Pora stawić czoła kolekcjonerowi. Nie obchodzi mnie kolekcjoner. Nas interesuje Lina Navarro. Wyeliminuj Navarro, a poleci i kolekcjoner. Oboje dostaniemy to, czego chcemy. Wysyłam pomoc. Na miejscu zobaczysz... Jak chamsko przycięła ten kwestię dialogową, ty. Ale widzieliście w ogóle NOVMBR czy coś takiego było z tyłu? Bardzo możliwe, że laska po prostu ma na nazwisko November. Ale jestem mistrzem dedukcji, co? Ja pierdziu. No to zobaczmy, kto jest naszym pomocnikiem. Wow. Pośredniczka zdoła zmierzyć się z kolekcjonerem i wesprzeć cię przeciwko Navarro. W tym celu skontaktowała cię ze swoim agentem. No to sprawdźmy tego agenta. Co to za agent jest? Halo? Eldo agent. Hej, to ty? Nie tak głośno. Nigdy nie wiadomo, kto słucha. Tak, to na pewno ty. Żołnierz podziemia. No dobra. Muszę wydobyć dane z kilku serwerów familii. Mam nadzieję, że jesteś szybka. Inaczej by mnie tu nie było. Tak w ogóle to jestem Jess. Żołnierz podziemia, zablokowany drążek. Witaj. Jesteście z Ligi Driftowej, nie? Znasz może Maka? Maka? Tak, to prawdziwy wojownik dla sprawy. Dobry żołnierz. I jesteś pewien, że możesz, nie wiem, włamać się tam, czy co tam musisz zrobić? Proszę cię, byle dzieciak może sforsować zaporę sieciową. To jest totalna cyfrowa infiltracja. Ty, jedynie musisz jechać prosto. Okej. Okay. Nie no, prosto to nie, bo... Dobrze, dobrze. Mam to, dobra, jedziemy. Dobre, zatrzymaj się. Okej, biorę się do roboty. Wyjazd. Znalazłeś coś dobrego? Czy znalazłem? Tak, czy dobrego? Nie, to jest dziwne. Dziwne? Coraz dziwniejsze. Ale jestem zarąbistym kierowcą, nie? Fajnie, że porobiłem, słuchajcie, serio? Tych... Dużo tych takich live'ów z Need for Speed'a, bo ogarnęłem sobie szybciutko fury i teraz już mogę naprawdę fajnie z fabułą lecieć. Dobra, tak jak ostatnio. Jasne. Świetnie, lecimy. Jasne. Cztery ujęcia takie piękne. Dobra, gdzie teraz? Ciągle dziwne? Ciągle bardzo, bardzo dziwne. Jakaś podpowiedź? Widzę mnóstwo danych dotyczących śledzenia różnych aut. Huara PC, Nissan GTR, Chevrolet C10. Coś ci to w ogóle mówi? Wiem, że gdzieś widziałam te wozy, ale nie pamiętam gdzie. O, no to dobre wskazówki w sumie, nie? Dobra, rób, no wiesz, swoje. Przyjąłem. Dane pobrane. Jedziemy. Dobra, teraz ten cel. Jeszcze kawałek. No, panie. Ale fajnie, ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Co? Nic, nic. Coś mi nie pasowało przez chwilę. Wszystko okej. Okay. Ściągam dane dotyczące śledzenia tych wozów. Nie podoba mi się to. Paki drift. Ja to jestem mistrzem chyba w tym już, co? Taki unquestionable mistrz. Panie, jeszcze mnóstwo czasu. Okej, może... Cholera, chyba coś uruchomiłem. Cholera, chrzanić te serwery, spadamy stąd. Hmm.
O! Przypadkiem! Co zrobiłeś? Dałem się przyłapać. Myślałem, że nie mogą mnie wykryć. No ale jakoś udało im się to zrobić. Zapnij pas. Ja! Policja akurat stała na parkingu. Jaki przypadek, kurwa, w tej grze? Udało ci się chociaż coś wyciągnąć? Gdybyś widziała szczegółowość tych danych, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Mają tam wszystko. Układy skrzyni biegów, droga hamowania, nawet warunki drogowe. Jakiego grzyba im to wszystko? Idealnie skleiłem, ale nie wiem, czy widzieliście w ogóle. Dobrze pojechałem prosto, a nie po drodze, bo tam był ten samochód, który elektrycznością strzelał, także... Nie ma tego złego. Boże. Co mnie rzucasz autami? Mamy cel. Znaczy wpierdziel, a nie cel. Bardzo dziwne. Takie same szyfrowanie jak wtedy, kiedy włamałem się do Bright River Security. Włamałeś się do prywatnej firmy ochroniarskiej? Nie. Może. Co powiecie na... Dobrze, rozwaliłem te auto, co strzela tym gównem takim. Serio tak daleko mam jechać? Jeden Lincoln 30, możesz podać aktualne położenie. Jedziemy na pewno. O cholera! Boże, ci goście się nie poddają. Nie wierzę, że familia może sobie od tak wezwać policję, kiedy chce. No, całe miasto owinęli sobie wokół palca. Wyciągnę was. Dobra, naprawiły się. Możesz dostać na dokładkę. Ja pierdolę, kolczatki są najgorsze. Zamkniecie mnie? Powodzenia z naprawami. Dobra. Pominąłem to auto, co strzela prądem. No jakie drifty oni robią. Pist, chamie. Motherfucker. Potańczmy sobie, chłopcy. O, rozwalone autko. Uła, zapora, ale zapora mijamy. Lel, ja miałem tylko kilka sekund tak naprawdę. Wow. Ej, nie jest dobrze. Mogę przegrać tę misję. Od tego momentu. Szybko, daj checkpoint, daj checkpoint, daj checkpoint. Przegrałem, jeszcze raz muszę. Ja pierdolę, serio? Kaj będzie miał ubaw, kiedy się o tym dowie. Serio? Boże, jak dawno... Dawno przegrałem misję. O, widzisz parking akurat, no. Co zrobiłeś? Dałem się przyłapać, myślałem, że nie mogą mnie wykryć. No ale jakoś udało im się to zrobić. Zamknij pasy. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Ja... No kurwa, co jest? No nie odczepią się! Udało ci się chociaż coś wyciągnąć? Gdybyś widziała szczegółowość tych danych, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Mają tam wszystko. Układy skrzyni biegów, droga hamowania, nawet warunki drogowe. Jakiego grzyba im to wszystko? Znowu źle pojechałem, no ale trudno.
widziałam. Kod 3. Jedzie na północ w okolice Bumbil. Bardzo dziwne. Takie same szyfrowanie jak wtedy, kiedy włamałem się do Bright River Security. Włamałeś się do prywatnej firmy ochroniarskiej? Nie. Może. Mother... fucker. Dobra. Nie no. Chroni ci służy. Jasne. Przecież znowu przegram ten wyścig. Boże, ci goście się nie poddali. Nie wierzę, że familia może sobie od tak wezwać policję, kiedy chce. No, całe miasto owinęli sobie wokół palca. Wyciągnę was. Naprawcie się szybko. Dobra. O, tak. Peace. Dobra, teraz jest lepiej z czasem, mi się wydaje. Mi się zderzają wszyscy tu. Dobra. Jest dwóch jeszcze. Wow. Motherfucker. Dobra, pięknie. To mi wyszło ładnie. Nie wiem, który zniszczyłem, ale który zniszczyłem. Dobra. Udało się zostawić kilku. Dosyć dziwny sposób, muszę przyznać, no ale... ważne, że się udało. Boję się, że znowu mi nie starczy czasu. Albo może... będzie git. Dobra, coraz częściej są checkpointy. To dobry znak. Powiem dać radę już. Minuta do kolejnego. Nie, właśnie tam... jest kilometr już niecały, dobra. Wydaje mi się, że dam radę. Ale drift mi wszedł. Motherfucker. Dobrze. Jest, udało się. To do następnego. Ale ciężkie to było, strasznie, muszę przyznać. Było naprawdę ciężkie. Mam lepsze, także wymieniam od razu. Kiedy się ta misja pierwsza skończy? Już wiem, dlaczego pośredniczka cię wzięła. Jesteś świetny. Chyba koniec, co? Masz wszystko? Co? Ach, tak. Niezbyt przekonująco. Pierwsza misja. Druga misja to już jest. Dobra, teraz trzecia będzie. Boże. Muszę przyznać, było ciężko. Hej, to koniec. Nie mogliśmy dotrzeć we wszystkie miejsca. Słyszałam.
bądź w gotowości. Jak tylko żołnierz podziemia coś znajdzie, dam znać. Nie ma za co. Lecimy z kolejną misją. Co mamy teraz? Jak jesteś tam? Żołnierz podziemia? Co się dzieje? Próbowałem zainstalować pluskwę w kasynie familii. Przebiłem się przez ich zapory, ale się połapali. Uciekam! Zabierz mnie stąd! Cholera, trzymaj się, już jadę! Pośpiesz się! Dobra. Przepraszam, nie mogłam czekać na twój telefon. Co się dzieje? Żołnierz podziemia próbował działać sam i dał się przyłapać. Jadę po niego. Ten chłopak ciągle zgrywa żołnierzyka. Dobra, zgarnij go, nim oni to zrobią. No to jadę. Gdzie jesteś? Gdzie jestem? Gdzie jestem? W drodze po kogoś, kto działa na własną rękę. Okej, ale mam coś dobrego. To będzie coś, jeśli się stąd wyrwać. Kiedy się wydostaniesz? Dobra, już żołnierzu, jadę po niego. Co ci strzeliło do głowy? Żołnierzu, jak ci na imię? Jak ze spacerkiem idzie, kurwa, przyłapali mnie. Ja pierdolę, ale to już, to kurwa było słabe, serio. Może Need for Speed naprawdę takie gówno zrobiliście? Autentycznie, to było gówno. Ta cud scenka to było istne gówno. Żołnierzu, co ci strzeliło do łba? Ło, ale BMW-chę rozjebałem. Właśnie znalazłem dojście do ich bezpiecznego serwera. Muszę wracać do bazy i aktywować je, zanim mnie zablokują. Powiedzmy, że nie załapałam tego, co mówiłeś wcześniej. Wszystkie ich tajne informacje są w zamkniętym sejfie, a ja znalazłem do niego furtkę, o której nie wiedzą. Żołnierzu, na przyszłość musisz być bardziej ostrożny. I to mówi dziewczyna, która żyje z uciekania autem. Tobie płacą za unikanie kłopotów, mnie za wyciąganie cię z kłopotów. Ale piękny 360. No scope po prostu. Charlie? Moje cywilne imię. Zanim trafiłem na drążek, nią. Dali mi imię i cel. Nigdy nie słyszałam, żeby była taka zdenerwowana. Musi jej na tobie zależeć. No, znamy się już od bardzo dawna. Cholera, mamy nowy problem. Właśnie dostałem sygnał z serwera. Znaleźli dojście, jedziemy do mojej kryjówki. To ile mamy czasu? Kilkanaście minut góra. Ściągam teraz, co się da. Zawiozę cię tam. No to jedziemy, go. Widzę wasze położenie. Wygląda na to, że macie prostą drogę do bazy drążka. Śledzisz nas na żywo? To ty tak możesz? Na twoim miejscu nie zagłębiałbym się w to, co ona może. W twoich słowach wydaje się taka tajemnicza. Prosiłem, żebyś nie mówiła! Czasem ciężko z nią wytrzymać. Pamiętasz te wszystkie dane z serwerów? Wygląda na to, że są przesyłane z części tuningowych Hidori w tych autach. Co? Ale nasza ekipa też używa Hidori. Od nas też są dane? Czekaj. Hidori a Chidori, no. No to który z nich mówi poprawnie? Hidori i Chidori, no to jest kurwa różnica. Nie, zdaje się, że to wszystko auto robione na zamówienie od producenta. Kimkolwiek są właściciele, wiedzieli, co im pakują do wozu. Motherfucker. Panie kochany, jak jadę se normalnie, tak o. Dziwne, że drążek ma bazę poza miastem, skoro wyścigi wszystkie z drążka były tak naprawdę w mieście. Pamiętasz to złote Lambo, które zwinęliśmy familii? Zobacz, czy jest w tej bazie danych. Dobry pomysł, sprawdzam. Tak, jest! Ma pełno tych specjalistycznych części Hidori. Dobrze, że nie jeździliśmy nim za długo. Na samą myśl, że familia mogła przez cały czas zbierać o nas dane, mam ciarki. Kurwa, chowają w drzewie wiewiórki, czy co? No, jedź.
Ależ to jest piękne. Ale pięknie to mi się udało wygrać, no. Ja na pewno mam lepszą skrzynię, mam na 3 chyba ulepszenia, no. Także jebać. Tylnymi drzwiami, jest, dobrze. Poczekaj z tym telefonem, bo ja muszę podjechać pod kolejną misję, bo to nie może być tak, że podjeżdżam jest no misja w tym momencie, musi wygląda być. Wygląda na to, że żołnierz podziemia zdążył na czas. Dostać się. Dobra robota. Wszyscy robimy co możemy. A propos. Charlie będzie cię potrzebował do następnej hakerskiej roboty. Wiesz, właściwie hakerstwo to nie moja bajka. A jednak, proszę. Wysyłam ci namiary. Zawsze jestem spięta, jak jeżdżę przez Lakeside. Dosyć dużo tu pracowałam. Kurwa, jak tam dojechać? Dobra. A nie wyszedł mi ten fotoradę. Ale słońca. Rekompensuje problemy z familią. Tajna skrytka. No to go sprawdźmy w takim razie, co to jest ta. Tylko jest zauważne to miejsce rozmieszczone. Dobra. Jak mus to mus, panie kochany. Charlie'emu w końcu udało się namierzyć tajne skrytki w całym mieście. Masz zebrać z nich przesyłki, zanim dotrze do nich familia. Wysyłam ci klucz szyfrujący. Rozpakuj te dane. Jasne, okej. Okay. Każda skrytka ma określone godziny odbioru. Jak nie zdążysz, dane zostaną wymazane. Żadnej presji, co? To co, to ja muszę... Żołnierzu? Gdzie? Co tam? Potrzebuję pomocy. Muszę odszyfrować jakąś czarną skrzynkę czy coś. Nic nie wiem. Twój osiedlowy magik jest do usług. Super, dzięki. Zobaczmy, czy to zadziała. Właśnie wysyłam ci dane. Mam. Odszyfrowuję dane. Te ujęcia są tak słabe. Może pojadę najpierw do tej. Pierwszy cel za mną. Jest coś? Gdzie i kiedy? Nie wiem i nie wiem. Potrzebne też jest hasło, ale nie ma go w przesyłce. Świetnie. To jedziemy do kolejnej w takim razie. Proszę bardzo. Odebrałem. Odszyfrowuję. Dobra. Go następne. Nieźle, Jess. Jak ty, Jess? Hakerka normalnie jesteś, co? Mamy miejsce i czas? Nie, to coś innego. O, wow. To wygląda na kolejną fazę planu gromadzenia danych. Kolejną fazę? Planują zbierać dane z cywilnych aut. Widzę schematy taksówek, radiowozów, rodzinnych, minivanów, wszystkiego. Żartujesz? Przecież to jest nielegalne. Zapomniałeś, Jess, że walczymy z familią, familia ma wyjebane w to, co jest legalne? Kolejna przesyłka leci do ciebie. Czekam. No właśnie, jest. Beznadziejne, te dialogi są kurwa tak żałosne. I gotowe. Dobra, mam miejsce. Teraz potrzebny jeszcze czas i hasło. Zostały 3 skrytki. Może je zdobędziemy. Może się uda. Go kolejna w takim razie. Wysyłam. Przyjąłem. Wysyłam. Przyjąłem. Spięty jak.
spięty. Idzie świetnie, Jess. Dalsze info o następnej fazie. Wiadomo, kiedy ma się zacząć? Już się zaczęła. Co? Jak to? Jak przesyłają te informacje bez naszej wiedzy? Nie wiem, pogrzebie jeszcze. Dobra, zatrzymujemy się. Mam nadzieję, że tu są odpowiedzi. Magia, magia. Prawie na miejscu. O-o. Co o-o? Dobra, mam hasło. Hasło to potop. Mam nadzieję, że mają na myśli potop danych. A nie wiesz, taki biblijny, który zatopi ziemię, cofnie ludzkość w rozwoju i tak tam. Miejmy nadzieję. Nie ma czasu! Jedź, Jess! No to przecież jeżdżę, no. No i zrobione, wszystko jest. Teraz to będzie jakiś... chyba koniec. I teraz tylko jeszcze jakieś ściganko mnie, bo o mój Boże, nakryli mnie! O Jezu, będę się uciekał przed policją! O Jezu, będę zatrzymał 10 km uciekania! Co? Wygrany już? Jest szaleństwo! Serio? Tak szybko? Wow, motherfucker! Nie, no taki to ja nie potrzebuję, zdecydowanie nie. Tak, aha. Dobra, mam. Spotkanie jest... teraz! Wysyłam ci lokalizację, powodzenia. Dzięki za pomoc. Dam ci znać, co i jak z potopem. Dobra. Motherfucker, jaki hacker, no. Niezłe spotkanie. Potop? Przepraszam za te ceregiele. Mieliśmy ostatnio sporo wycieków. Co ty powiesz? Tu jest sprzęt zamówiony przez familię. Pilnuj go. Gdyby wpadł w niepowołane ręce, nie byłoby dla ciebie dobrze. Znasz mnie, zawsze uważam. Odezwiemy się później. O kurwa, ja chyba coś dobrego zdobyłem. Go next misja. Ten facet na pewno. No nie był z familii. Kto tu do cholery pociąga za sznurki? Hej, mam to. Wygląda jak sterownik w trysku. Sterownik w trysku? Niech twój inżynier to sprawdzi. Na pewno będzie wiedział co to. Tak jest. Aha, hasło na spotkanie z tym facetem brzmiało potop. Czy wszystko będzie w porządku? Mam nadzieję. Cudownie. Hej, dobra. Chciałem, żebyś zobaczył urządzenie. Jego urządzenie. Nieznane urządzenie od tajemniczego pośrednika? Zaintrygowałaś mnie, przyjrzyjmy się. Linia rezerwowa Chidori. Wygląda na to, że urządzenie łapie skądś sygnał. Powiedziałbym, że lepiej tego nie sprawdzać, ale... panele słoneczne. Uważaj, mówię serio. No to go, panele słoneczne. Hej, Jeff! Poknerałem jeszcze przy tym urządzeniu. Pomyliłem się. Wygląda na to, że nie tylko odbiera sygnał, ale też wysyła. Wiesz, co to za sygnał? Widzę tylko współrzędne GPS. Nic z tego nie rozumiem. Dobra, dam znać, jak coś znajdę na placu budowy. Hej, Raf sprawdził urządzenie. No i? Nie wie, co to jest, ale ustalił, że odbiera dane gdzieś spod paneli słonecznych. Zakładam, że nie muszę ci mówić, żebyś to sprawdziła. Jestem w drodze. Byłam pewna. Informuj mnie na bieżąco. Tak jest. No to go panele słoneczne w takim razie. Zobaczymy, co to jest. Robi się coraz bardziej interesująco w sumie. No
tak, w sumie panele słoneczne należą do familii, no. Jak z tym Holtzmanem się ścigałem, ale to tak było. Co? Skąd u diabła gliny wiedziały, że to będę? Jak mi zrobili przejazd? Jestem poszukiwana żywa lub martwa, czy co? O, jeden samochód chyba się wyjebał na plecy. To niezły samochód. O, siemano. Pośredniczka. Co? Co jest? Policja tam na mnie czekała. Co jest grane do cholery? Skąd kolekcjoner wiedziałby, że się zjawisz? Nie mów mi, że to przez ten cholerny sterownik. Jakoś się z tego wywinął. Ina, a ty spróbuj ustalić, skąd wiedzieli, że tam będę. O kurwa, tam. To musiało boleć. O, trochę się zbugowałem. Kurde, dwaj prądownicy. Nie jest dobrze. Taran mi na szczęście nic nie zrobił. Jakieś hasła, czarne skrzynki, skrytki, tajna technologia. To wszystko niedorzeczne. O, popatrz na mnie. Jestem Tyler i Matt. My całymi dniami tylko się ścigamy. A ja oczywiście muszę walczyć o życie. Normalnie, najlepiej. Na razie. Każdy swoje wybiera, nie? O, dobrze, dobrze. O, pojechali za mną, bardzo dobrze. Mam spokój przynajmniej, zobacz. Kurwa! Cholera, no nie. To jest tak bardzo... To jest tak bardzo ciężkie auto do jazdy w terenie. Co? Skąd u diabła gliny wiedziały, że to będę? Dobra, próbuję jeszcze raz. Pośredniczka. Co? Co jest? Policja tam na mnie czekała. Co jest grane do cholery? Co? Skąd kolekcjoner wiedziałby, że się zjawi? Nie mów mi, że to przez ten cholerny sterownik. Jakoś się z tego wywinę, a ty spróbuj ustalić, skąd wiedzieli, że tam będę. Motherfucker. Patrz, pajak leci, pajak leci. Gdzie taran? Ha! Co za widok! O, taran! Wyjebałem taranowi! Co ty się do cholery wplątałaś? Jakieś hasła, czarne skrzynki, skrytki, tajna technologia? To wszystko niedorzeczne! O, popatrz na mnie! Jestem Tyler i Matt. My całymi dniami tylko się ścigamy. A ja oczywiście muszę walczyć o życie. Spadam stąd. O, taranie. Coraz więcej tych elektrycznych. Co powiecie na to? Bydlaki. O, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobra, mam nadzieję tylko, że nie... Motherfucker, co? Nie mocno, nie mocno.
Dobra, udało mi się zrobić to, co chciałem. Jest ulica, w końcu. Dobra. Nope. Motherfucker. To był spacerek. Jak uderzył w drzewko. Jezu, ludziska. Co one takie wytrzymały? On nadciąga taran? Dobra. Jest jeszcze git w miarę. Czasowo też jest git z tego, co zobaczyłem teraz. Mam 40 sekund, a jest kolejny checkpoint. Motherfucker, ty co? Oni takie cwane są. To wszystko, co potrafisz? Pa, 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 jak ich bierę, no. Skleję, skleję! Skleiłem. Dobrze, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze, mogę pojechać skrótem, ale... Dobrze, sklejam. To jest! Jak na laskę, która przeżyła jakieś 20 tysięcy fikołkowań. W sumie dobrze się trzyma, nie? O, lagi. To się nigdy nie nudzi. Pa, 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 przez lasy jadą skurwysyny. Tamten żółty wypadł. Ale ich pięknie robię. I teraz tam teraz bierzemy i powiedzą, a chuj, dobra, nie jedziemy za nią już. Dobra, już chuj, już nie jedziemy za nią, nie? To jest zajebista logika tej gry. Na razie leszcze. Śmieszna jest ta gra czasami. Bardzo bym powiedział, jedziemy, jedziemy, a chuj, dobra, nie dogonimy jej, to spierdalań. Ostatnia misja została. I ona jest tutaj. Dowiedziałaś się czegoś? Zaraz się dowiemy, czy się dowiedziała. To musi zaczekać. Charlie właśnie zwołał pilne spotkanie u siebie. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Możesz tam pojechać i dać mi znać, co jest grane? No jasne. Już jadę. Arkwright, mi to brzmi jak kolejna jakaś super broń policyjna. Albo coś. Czekaj. O. No jedź, ja nie... boksuję tymi kołami. Q
Kiedyś po jakiejś nieudanej robocie ukrywałam się ze 3 dni w którejś z tych chatek. O, widzisz. Hej, nie wściekaj się, ale familia mnie zmusiła. Uciekam stąd, muszę na razie zniknąć. Co? Hej! Czekaj, czekaj. Słuchaj. Mam coś od nich. Coś ważnego. To klucz do rozwalenia całego systemu. Musisz go dostarczyć do Samanty. Samanty? Pośredniczki. Słuchaj, dane powinny się już wgrać na twój telefon. Samantha November się na pewno tak nazywa. Samantha November. Jestem pewien, że nazywa się ona Samantha November. A, żołnierzu. Nie tylko pośredniczka jest wkurzona. To mój obowiązek jako żołnierza podziemia. Do zobaczenia po drugiej stronie. I pozdrów ode mnie Marka. Ale będę ich teraz brał. Wow. Co nowego? Depczą mi po piętach gliny i zbiory familii. Żołnierz znalazł coś ważnego, nazwał to kluczem. Uwaga jednostki, przed wami policja drogowa rozstawia zapory. Przyjęłam. Cel objechał blokadę, wciąż go ścigamy. O, zniszczyłem samochodzik niechcący. Jakże mi przykro. Może chcesz jeszcze? You want some of this, huh? You want some of this, bitch? Jak idzie? Jadę i mam połowę świata na ogonie. Powodzenia. 1/13 podaj aktualne położenie. Idziemy na zachód przez Mount Providence. Normalnie. Patrzę, zajęcia podjęte. Ojojo. Że ja dałem radę to przeżyć. Pomaga nam promówka rozpalają poczatki. Nie przegam sekundu. Kurwa! Czadka do niczego, ten się przed nią prześlizgnął. Przyjęłam. Żołnierzu, co było tak ważnego, że musiałeś się poświęcić? I w co ja się do cholery wpakowałam? O, o, taran coś tam zniszczył chyba. Ale jak się poświęcić całą osobę? Jest opowiem jakiegoś suicide napierdolną, czy co? O co chodzi? Nie! Kurwa, no serio? Serio? O Jezu. Nie mogę się przejść przez tamto gówno. Jadę. A, żołnierzu. Nie tylko pośredniczka jest wkurzona. To mój obowiązek jako żołnierza podziemia. Do zobaczenia po drugiej stronie. I pozdrów ode mnie Maka. Że on musiał pierdolnąć samobójstwo, czy co? Co nowego? Nie rozumiem. Depczą mi po piętach gliny i... O. Dobrze, 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 dobrze. Zbiory familii. Żołnierz znalazł coś ważnego, nazwał to klucze. Do wszystkich jednostek. Drogówka ustawiła na drodze zapory. Uważajcie na zapory. Jak idzie? Jadę i mam połowę świata na ogonie. Powodzenie. Normalnie. Cała barykada nie spowolniła trenu, jedzie dalej. Przyjęłam. Podejrzany zewnętrzny z tym pojazdem. Na razie jest git. Do wszystkich jednostek. Drogówka rozkłada na drodze kolczatki. Uważajcie na kolce. Dobra, ominąłem kolczatki. Tak, mamy, mamy. Sranie, a nie mamy. Dwójkę rozjebałem. Dobra, przyjęłam. Okej,
Na drzewkach się zawiesili. Teraz kieruje się na wschód, niedaleko kościoła Soledad. To był dobrze spacerek. Jest. Dobrze jest. No. Trochę mi ten taran zajebał, muszę powiedzieć. Jedź, 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 mało czasu jest. Jest naprawdę mało czasu. Nie dam rady. Dobra, widzę kółko. Jest. To jest już meta. Pośredniczko, zgubiłam ogon. Jadę do ciebie. Dobrze. A, pośredniczko. Powiedziałam, dobrze. Kurde, udało się, Boże, ale tak cię... Sekundy dosłownie, za to podczas jakiś powinien polecić na czacie, nie? Jakiś podczas, żebym wiedział, że ludzie oglądają do końca te filmy. Masakra. Tu są dane. Muszę wiedzieć, co jest grane. Zobaczmy więc, przed czym Charlie musiał uciec. To masz prawo wiedzieć. Kolekcjoner to tylko marionetka. Jego familia to pionki. Wszystko, co musicie wiedzieć, jest tutaj. W aktach Arkwrighta. Koniec wiadomości. Chuj wie, o co chodzi, ale doszły nowe samochody! Doszedł Aston Martin Vulcan. I dojrz jeszcze... McLaren P1, I kolejne auto chip jest Porsche 918 Spyder. Gonitwa banitów. Morgan startuje. Nieważne. Pokonamy go, a potem zajmę się tobą. Straszne. Co to jest? Ostatni element układanki. Wygrasz, to familia zdobędzie całe Silver Rock. Przegrasz, a familia zbankrutuje, spłacając mnie i wszystkich. Twoje kasyno. Chcesz postawić... Wszystko. Ja kontroluję gonitwę banitów. Jak chcesz być tak głupi, to proszę. To poważny zakład. Co powie twój szef? Cóż, jak dostanie twoje kasyno, powie wszystko, co będę chciała. Obyś miała rację. Niech wygra lepszy. Oj, wygra. Tyler. Cześć, Ty. Kto mówi? Nie rozpoznajesz mnie. Czuję się zraniona. Strapieni kierowcy twierdzą, że jestem twoją agentką. Głos ulicy. Twoja ekipa startuje w gonitwie. Udało się. Pogratulowałabym, lecz przed wami ciężki bój. Pamiętajcie o wspierających was w całym mieście. Życzę powodzenia, Tyler. No to co? To chyba będziemy lecieli do kolejnego odcinka, który oczywiście wiadomo. Serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Wszystkie instrukcje macie w opisie i to było na tyle. Widzimy się jutro o 17 w kolejnym filmie, gdzie będą przygotowania do gonitwy banitów. Ja się z wami żegnam, do następnego i trzymajcie się, juuu!